Witam Was serdecznie po raz kolejny. Dzisiaj chciałbym zająć się takimi dwoma konstrukcjami niegramatycznymi, ale będzie to też swego rodzaju zachęta do gramatyki, ale w zupełnie inny sposób i również pokażę, jak uniknąć przy tym gramatyki, czyli macie wybór, bo są osoby, które są bardziej zaawansowane, które, które są również słabsze, więc dla każdego coś miłego i Przede wszystkim pytanie chciałbym postawić, bo niedługo chciałbym poprowadzić taki webinar, który miałby się albo odbyć przed wakacjami, albo po wakacjach. Więc proszę dajcie mi znać, a webinar będzie dotyczyć tego, jak bukować rejsy, jak bukować na przykład, nie wiem, czy jakieś skakiwać na łodzi, gdzieś sobie jechać z jednego punktu do drugiego, jak reklamować, jak prosić o tą reklamację i oczywiście to wszystko bez gramatyki. Wszystkie konstrukcje, które przedstawiałem na swoim kanale, mam wrażenie, że nadal osoby nie mają pojęcia, jaki potencjał mają te, te konstrukcje, więc to będę pokazywać. Czyli jak powiedzieć, zabukowałem, nie mówiąc tego, czyli nie używając gramatyki. Albo na przykład, nie wiem, zastanawialiśmy się i jak to zrobić, żeby uniknąć gramatyki. To jest możliwe dzięki pewnym konstrukcjom, które nawet niedawno wrzucałem, ale o tym wszystkim będę mówić na webinarze, więc proszę dajcie mi znać, kiedy byście chcieli taki webinar. No i oczywiście pamiętając o tym, że czasami występują swego rodzaju pomyłki, nie tylko z naszej strony, ale również z, ze strony obsługi personelu, czyli w momencie, kiedy bilet został źle zabukowany, a my musimy po prostu no, zareagować, bo w tym przypadku albo stracimy pieniądze, albo stracimy czas, więc o tym też chciałbym opowiedzieć na webinarze. A przechodząc już do naszej konstrukcji wygląda to właśnie w ten sposób. To jest taki wstęp do, oczywiście, nie gramatyki, czyli nie mamy tutaj gramatyki. To znaczy, wiadomo, gdzieś tam na początku to I don't know, tak, to będą jakieś tam, powiedzmy, zwroty, ale oczywiście możemy sobie pomagać też czasownikami modalnymi, albo I can tell you, albo Can you tell me? Wiadomo, twierdzenie lub pytanie. Możemy też zrobić za pomocą rozkazu, czyli please tell me. No, i tutaj mamy pytanie. No, więc no, tutaj na początku gdzieś tam gramatyka się pojawia, ale pokażę coś jeszcze. Jak widzicie, tutaj mamy coś takiego jak what to. Czyli tak jakby nie wiem, co mam zrobić. I don't know what to do. I zawsze te konstrukcje, one będą gdzieś tam poprzedzone. Ten czasownik, czyli ten do, go, call, one wszystkie będą bezosobowe. A raczej bym powiedział w formie bezokolicznika, czyli oczywiście to jest pierwsza, druga, trzecia forma, czyli do the done, czyli mamy do, mamy uh, czyli what to do, where to go, when to call them, czyli kiedy do nich zadzwonić, how to fix this shit, też można powiedzieć tak. Um, i oczywiście wszystko to działa analogicznie, czyli how often, jak często, how often to do it, czyli jak często to zrobić, how much to do, jak dużo jest do roboty, czy how many people to invite to the party, czyli jak wiele osób zaprosić na imprezę itd. Etc. Uh, więc to jest wszystko analogia. No i myślę, że tutaj nie muszę pokazywać przykładów, że o, jest tak i tak, uh, bo myślę, że to jest logiczne, ale często osoby też o tym zapominają. A teraz przejdźmy do drugiej konstrukcji. I ona będzie połączona już tym, no, bez gramatyki i z gramatyką. Żeby przejść do drugiej konstrukcji, będziemy patrzeć sobie właśnie na słowo, słówka pytające, czyli będziemy mówić dokładnie o tym, czyli what, where, when, how, oczywiście będzie how often, też może być możemy powiedzieć how much, możemy powiedzieć how many, no i właściwie tyle. No i teraz zobaczcie o co mi chodzi. Te słówka pytające umożliwiają nam to, że nasz mózg zacznie myśleć po polsku i po angielsku, ponieważ jeżeli mam zdanie I don't know what, i teraz na przykład wrzucimy sobie, będziemy wrzucać za każdym razem doing, czyli będziemy wrzucać czasownik z ING. I to będzie oznaczało, że co na przykład what doing it powiedzmy, czyli co wykonanie tego nam przyniesie. Czyli na przykład will bring us. Czyli co nam przyniesie. I w tym momencie zaczynamy myśleć po angielsku, czyli e, nie wiem, co wykonanie tego nam przyniesie. Przeanalizujmy jeszcze raz, czyli mamy tak, I don't know, to mamy normalne zdanie, czyli podmiot orzeczenie reszta. Łączymy to zdanie za pomocą słówka pytającego, czyli nie wiem co. I teraz ten doing it. Tutaj będziemy dochodzić do wniosku, że to nasze doing it będzie podmiotem. Czyli to jest tak, jakbyśmy powiedzieli. Ja wam może to pokażę, napiszę od razu. Czyli na przykład I don't know. What it will bring us. To jest, to jest to samo, bo doing it to jest wykonanie tego, a z moich poprzednich gdzieś tam lekcji na tym, na tym YouTubie może już wiecie, że doing it oznacza to, czyli doing to jest wykonywanie, czyli to jest rzeczownik. Więc po prostu jako, że to jest rzeczownik, to będzie to miało też do czynienia z it. Oczywiście moglibyśmy wszystko zrobić, bo moglibyśmy powiedzieć nie wiem co, na przykład albo nie co, tylko jak na przykład spowodowanie tego albo przyniesienie tego, no bo bring to jest raczej powodować. Czyli moglibyśmy zrobić takie zdanie jak I don't know what, na przykład bringing it, czyli obracamy kota ogonem, tak? Bierzemy sobie bring, I don't know what, bringing it. Czyli co spowodowanie tego, i tu zaczynamy mieć kolizję, no bo co spowodowanie tego, coś tu nie gra. Więc może zamieńmy sobie to na how, czyli I don't know, how bringing it, i teraz możemy uciec od gramatyki, czyli nie musimy mówić tego will bring us i tutaj kombinować sobie za pomocą gramatyki, tylko używać czasowników modalnych, czy może być can help us. I w tym momencie mamy zdanie, I don't know how bringing it can help us. Czyli nie wiem, jak spowodowanie tego może nam pomóc, albo jak wykonanie tego, nie wiem, czy to ma sens, jak wykonanie tego może nam pomóc, jak pojechanie tam może nam pomóc, jak znalezienie tego miejsca może nam pomóc i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko zależy od tego, jaki właśnie sobie tutaj ustawimy ten, to słówko pytające, czyli na przykład gdzie, czy możesz mi powiedzieć, gdzie na przykład... Umieszczenie tego znaku, nie wiem, towarowego może być korzystne dla bla, bla, bla. Czy coś takiego. Do you know how? No to how już właściwie mamy. No i when oczywiście, czyli powiedz mi, kiedy na przykład przyniesienie tego będzie konieczne. Czyli na przykład powiedzmy, nie wiem, to zrobimy. I don't know. When bringing it uh, can be, nie wiem, necessary. Czyli. Może być konieczne albo must be, musi być konieczne. Tutaj już wszystko zależy od waszej inwencji twórczej. No i to jest wszystko. Zobaczmy, jak wyglądają przykłady. Aha, i tutaj po prawej stronie ta sama zasada, czyli jeżeli mamy how often, czyli jak często na przykład wstawanie rano może i tak dalej. Chodzi o to, że właśnie dzięki tej konstrukcji, właśnie dzięki temu ING, nasz mózg będzie myślał za nas, czyli po prostu. Yy, nie wiem czy też technicznie się wyraziłem, ale chodzi o to, że jakby będzie nam podpowiadać co my chcemy, co my chcemy tak naprawdę powiedzieć. Czyli zaczynamy się jak wykonanie tego i teraz może nam pomóc, może być korzystne, może coś tam. Tak samo sytuacja z how much i how many. Spójrzmy na to zdanie. What we don't fully imagine is what we will. What it will take to get there. Czyli what we don't fully imagine to jest konstrukcja, która mówi, że to, czego my sobie w pełni nie wyobrażamy, czyli jeżeli chcemy zacząć zdanie od na przykład to co ja lubię, to nie zaczynamy this is what I like, tylko what I like. Czyli what I like, what I don't like, what I don't believe is. Czyli jest związane, oczywiście może być is i mogą być tu też czasowniki, czyli na przykład goes in my mind czy coś tego typu. Czyli what I don't like goes in my mind, goes into my mind i tak dalej. No, o tym jeszcze będę kiedyś mówić, natomiast tutaj mamy to. What it will take to get there, czyli oznacza, że take to oznacza jakby, że it takes me five hours, czyli na przykład to mi zajmuje 5 godzin, żeby się tam dostać, ale what it will take, czyli czego to będzie wymagało, czyli what it will take to get there, czyli jak dużo zajmie nam to albo czasu, albo czego to będzie wymagało, żeby się tam dostać. No i to jest właśnie to, czyli what it will take. Zobaczcie, jak tutaj fajnie zdanie się łączy. Mamy nawet kilka konstrukcji, o których też już mówiłem. Czyli and you'll see what doing it, czyli zobaczysz albo zobaczycie, co wykonanie tego w taki sposób, czyli that way, albo w tamten sposób, pozwala. To jest właśnie ten moment tutaj, ten czasownik, czyli pozwala tobie, aby coś zrobić, coś bardziej trochę innego co mogłoby cię zainteresować, czyli gdzie jest prawdopodobieństwo, że może cię to zainteresować. No i oczywiście możemy sobie puścić. You, uh, you... Tutaj mamy do czynienia z tą samą konstrukcją, tylko że mamy zapoznanie there is, o których też mówiłem, czyli there's definitely a time when fighting is the last resort. Um, spójrzmy. Czyli co tutaj się dzieje? There's definitely a time, czyli jest tam gdzieś powiedzmy, albo jest po prostu czas, kiedy walczenie. My byśmy powiedzieli po polsku, kiedy walka jest ostatnią deską ratunku, natomiast w angielskim ta walka może zamienić się w walczenie albo w pojedynkowanie albo coś tego typu, więc pamiętajcie, że. Walczenie można zamienić na pojedynkowanie, na batalię, na wszystko. Natomiast jest to czasownik połączony z ING, więc też interpretacja może być różnoraka, natomiast sens zdania będzie OK. OK. I ostatni przykład, czyli mamy How counting votes could have cost... Te konstrukcje jeszcze będę tłumaczyć, kiedy w Chaos, Ona jest bardzo prosta, za pomocą czasowników modalnych. Myślę, że to jeszcze będziemy mieli. Irreparable, czyli nieodwracalne, jest tu fajnie przetłumaczone. Wszystko o tym już mówiłem w jednym z filmików na YouTubie u mnie. Haunt jest szkoda, czyli jakby nieodwracalną szkodę, tak jak jest tu fajnie przetłumaczone. To bush, czyli względem busha. Is mind-boggling. O tej konstrukcji tak samo mówiłem. Zaraz powiem, gdzie to było. Mind to jest umysł, boggle to jest dezorientować, czyli mind boggling to jest niesamowite. Ja bym bardziej przetłumaczył jako coś, co nam po prostu dezorientuje mózg. I takie konstrukcje są możliwe do tworzenia samodzielnie. Więc w jaki sposób, czyli jak liczenie głosów mogło? Tutaj akurat mówię, ta konstrukcja jest bardziej skomplikowana, natomiast możemy powiedzieć, na przykład, jak liczenie głosów może być hmm, korzystne, niekorzystne dla kogoś tam, powiedzmy, czyli can be, powiedzmy, nie wiem, good czy bad for some people. A żeby nie być goosłownym, to tutaj właśnie mówiłem o tej konstrukcji, czyli finger like good, czyli tutaj wstawiamy rzeczownik, i później właśnie mamy czasownik z jng. To jest bardzo fajna konstrukcja. Jesteśmy w stanie naprawdę bardzo uniwersalnie do tego podchodzić, więc jak ktoś chce, można sobie obejrzeć. I to jest wszystko. Gdyby ktoś chciał oczywiście sobie poćwiczyć tę konstrukcje, to zapraszam na Discorda, tam na pewno będę zamieszczać te ćwiczenia i będzie można sobie znaleźć partnera, tak jak jest to możliwe. Oczywiście za darmo, bez opłat i możecie sobie między sobą ćwiczyć. A myślę, że niebawem. Będę też organizować jakieś takie darmowe, powiedzmy, konwersacje, gdzie będziemy sobie skakiwać między kanałami, ja będę sprawdzać albo po prostu pogadamy sobie zwyczajnie. To wszystko będzie na pewno do, jeszcze do ustalenia. A tymczasem bardzo dziękuję. Jeżeli wam się podoba to, co robię, kliknijcie subskrypcję czy tam lajka według uznania i słyszymy się następnym razem. Trzymajcie się, hej!